Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Spider-Man Remastered. Tak, dokładnie. Nic, tylko grać. Wczoraj siedziałem do drugiej, tak się w to wciągnąłem. Dziś oczywiście odcinki, no a teraz czas pograć. Kurde, jest dopiero 17. I love it. Dobra. Kontynuujmy przygodę z Sinister Six. A czy bym sprawdziłem, to było Sinister Six rozdział drugi. Czy już jesteśmy na rozdziale drugim w grze Spider-Man? Co mnie zatrzymało? Już lecę. Ruchy, pietruchy. Nie musisz już wypatrzeć. No dwa! Halo! Au! Boli, boli, boli. A. Szlak, dobra, już się z nimi nie nawalam. Lecę do May. Skrzydlaty. Dobra, to nie. Zostań tam, gdzie jesteś. Ja się tym zajmę. Ruchy, git, ruchy! Spider-Man ma czekać na pomoc. Co ja jestem? Hej! Hej! Tutaj! Tu jesteśmy! O nie! Dobra, mam cię! Trzymajcie się! Co ci w porządku? Okna! Już to nie jest jego ciężko. Za daleko! Trzymajcie się! Po prostu przygotujcie się! No dalej, ty głupi! Mam cię, May! Dalej! O nie. Leć! Leć! A Miles? Miles, dawaj! Nie! Nie! Umieram.
Jakieś 8,5 tysiąca razy, gdybyś mnie nie ocalił, nadal nie jesteśmy kwita. Przepraszam, że nawaliłam. Po prostu ciężko być kimś, komu ciągle ratuje się skórę. Też chciałabym kogoś uratować. Nie wiedziałem, czy wolisz gazowaną, niegazowaną, źródlaną, mineralną, więc wziąłem po jednej. Czy przeszkadzam? Nie, MJ, panna Watson i ja omawiamy strategię. Strategię? Właśnie. Miasto jest zagrożone. Musimy coś zrobić. Potrzebujemy pomocy. No dobra, prowadź, kapitanie. Okej. Dziel i rządź. Panno Watson, namierz surowice przeciw oddechowi diabła. Oskorp nad czymś pracuje, ale nie dadzą rady tego uchronić przed Octaviusem i Lee. Musimy znaleźć lekarstwo i je zabezpieczyć. Mam kilka dołów. Miles, będziesz moimi oczami i uszami w Fist. W razie kłopotów, zadzwoń. Musimy za wszelką cenę ochronić tych ludzi. Jasna sprawa. Co zamierzasz zrobić? Gang szalonych przebierańców postawił sobie za cel zniszczyć to miasto. Ja obiorę sobie ich za cel. Jasne. Hej, chwila! Gdzie mam dzwonić? Masz jakiś, no wiesz, telefon? W swoich kieszeniach czy coś? Panna Watson da ci mój numer. Powodzenia, drużyno. Masz jego numer, chodź. Avengers. Ale byłoby spoko, jeśli... Dawaj, Sherlocku. Chodź więcej o tym bogatym menu wodnym. Menu wodnym, ja pip. Pip. Dobra, Avengers. Czemu tu nie ma Avengersu? To mnie dziwi. Trochę oburza, nie? Kurde, jest ten, jest mowa o Avengersach, jest ich wieża, jest Oscorp, jest kurde Sanctum gdzieś, ale żadnego Avengera nigdy nie widziałem. Nawet Iron Mana latającego sobie bez powodu. Ja pierdoczę. Dobra, mamy całą mapę możliwościach. Już mogę korzystać z wszystkiego i tak też zrobię, bo potrzebuję jak najmocniej się ulepszyć umiejętności. Trzeba wydawać. To się przyda. To potem kupię na pewno. Nowy kostium, nowy kostium. O! O! To wygląda spektakularnie, bardzo ciekawe oczywiście. Może mnie uda się coś znaleźć. Ciekawe. Będę cię informował. Gdzie jest ta skrzynia? Aś, czy tu? Zdaje się, że ci najemnicy porwali szefa Roxon i przypięli mu materiały wybuchowe. Jak cię zobaczą, zabiją go. Tik, tak. Jest tik taka? Dobra.
tu jest tylko ich dwóch, to będzie łatwiej zrobić. Wait a second. Gitara. Ci co odprawiają? Wow! Dobra, musimy być bardziej ostrożni. Kurde, no! Szlak! Nie mógł nikt zrobić. Dobra. Znam to! O to mi wtedy chodziło. Tych strachów pies pościągam. Tych tak zwanych saperów saperowych, to tu jest tylko on. Oj, ciebie nie widziałem, kolego. No, łatwo się pozbyć. Tego będzie łatwo się pozbyć. Tego. Tamtego. Ninja i wykształcenie wyższe. Yes! Brzmisz, jakbyś chciał mnie zabić. Nie. Muszę się jeszcze dużo uczyć. Times Square. Mi prędkość nie jest za bardzo potrzebna. W końcu. Widać kropki. Czy tylko tego i tych dwóch. Dobra. Times Square. Lecę. Mogę zabić zwrot do nama. Jeszcze
Fisk. Byłem tu na początku, to była moja pierwsza walka. Właśnie tu, na tym skrzyżowaniu. Wieżowiec Avengers. Nie, to Oscorp. Avengers jest tam dalej też. Tak będziemy mijać. Times Square! Tu dziewaczę z Elektro. Sem. Thanosem. Spider-Manie, padłeś na pomoc? Jak inaczej. Mogę się przydać. Delikatnie powiedziane. Ten cały oddech diabła to coś potwornego. Technicy mają przerąbane. Według mediów to tutaj Otto wypuścił oddech diabła. Może jego osad mnie na coś naprowadzi. Znów włączenie. Sekwencja liderowa bogata w parę AT. Wygląda spoko. Nukleaza CPF-1 z Oscorp to na bank oddech diabła. Teraz mogę prześledzić ścieżkę rozpoczętą. Ślad prowadzi w kilku kierunkach. Muszę znaleźć właściwy. Jak to kapitan Bloody mówił, podążaj prawą stroną. Zgubiłem tro. Prowadzi w górę tego budynku. No bo tu chyba oktagon był. Ślad skacze między budynkami. No. Ale że Octavius nie zniszczył nic. Ślad prowadzi do tych szybów. Co Otto miałby tutaj robić? Powinny gdzieś tu być drzwi albo jakiś włas. Taki poczuł. Surprise, motherfucker! Latuje. Trochę tu poszło. Muszę tu jakoś włączyć światła. Stała się światłość. Wow. Ej, to mój tekst. Otto urządził tutaj punkt zborny? Mógłby się tu przeprowadzić podczas afery z ucieczką z więzienia. Słabe punkty technologii Sable. Tron jak u Starka. Sable. Poczciwy Rhino, mój drugi ulubiony. Otto nagrał wiadomości dla swojej ekipy. Aleksieju, z zainteresowaniem śledzę twoją karierę. Świat widzi w tobie pozbawionego rozumu głupca. Otto opracował środek zdolny uwolnić Rhino z jego zbroi. Pewnej agencji rządowej nie udało się to od wielu lat. Wystarczyło kilka dni. Mac Gargan. Skorpion pomaga Otto w zamian za czyste konto. Wymazaną kartotekę? Długi z hazardu? Niechętnie przyznaję, że usunięcie pana długów było trudniejsze niż zakładałem, panie Gargan. Zadłużył się panu pewnych wymagających indywiduów, ale gdy tylko zakończy pan pracę w zbiorniku, pana zobowiązania finansowe znikną. Zbiornik? Otto Octavius jest wszakże bardzo przekonujący.
Squashu będzie tekst. Czołem, Peter. Co tam u ciebie? Martin Lee. Ciężko uwierzyć, że to ten sam gość, którego znam z filmu. Otto i Lee mają ze sobą więcej wspólnego niż myślałem. Jak dawno się znają? Otto jest zaślepiony gniewem. Interfejs neuronowy jeszcze go wzmaga, ale wywołuje go nienawiść. Zniszczy całe miasto, byle zaszkodzić Normanowi. Pomóżmy mu. Starusek Walczer. Z nim najwięcej miałem do czynienia. Co maskę go sumpem? Walczer dostał raka kręgosłupa od swoich skrzydeł, ale Otto opracowuje dla niego nowatorską terapię. Bardzo ciekawe. Elektro. Z tego to dopiero narwaniec. Max, ty zdradziłeś mi swoje marzenie, pomyślałem. Elektro marzy o tym, żeby stać się czystą energią. Doktor podrasował mu sprzęt, żeby choć po części spełnić jego życzenie. Sorry, czekoladkę sobie przyjem. Żeby nie głodnieć podczas rozgrywki, podczas gameplayu. O, wow. A to co? On to musiał korzystać z tej mapy, ale jest pusta. Chyba, że coś tu przegapiłem. Żarówka UV. O, nie działa. Muszę jakoś włączyć tę lampę. Nieruchomości Oskorp w całym mieście. Zamierza zniszczyć Imperium Urmana kawałek po kawałku. Kurde, no nieźle. Nasz Octo Octavius takie cyrki robi. Przecież przeszukałem, no. Przeszukałem! Skorpion.
jest to ironiczne, Adrianie, że twe cudowne skrzydła sprowadziły na twe ciało taką potworność. Na szczęście pracujesz teraz dla mnie. A gdy już skończymy, wdrożę swoje autorskie leczenie i uleczę cię. Jeszcze nie pora, byś opuścił ten ziemski pan, przyjacielu. Nie wiem, że jestem taki ślepy, no. Wygląda na to, że ostatnia część planu to bezpośredni atak na Oskor. I pewnie na normalu. Skorpion ma za zadanie zatruć zbiornik miejski. Rhino atakuje budynki Oskorp na wybrzeżu. Elektro wziął na cel elektrownię Oskorp. Co Vulture robi na tak? I chce zdobyć surowice przeciw oddechowi diabła. Za pomocą czegoś o nazwie Ikar. Tylko wiadomo. Chyba jeszcze się nie zapoznaliśmy. Jestem Otto Octavius. Nie ma żadnego Ikara, co? Nie. Martin nie potrzebuje pomocy w zdobyciu surowicy. Ikar był przynętą, która miała cię zwabić. Zwabić mnie? Tak łapać się powietrze. Albo nigdy.
wieczór. Mam w niego uderzyć, no. Boże, tu gdzieś jest. Au. Masz elektro. Octavius mógł się stać goblinem, żeby pokonać Sinister Six, a w międzyczasie mnie. No to by było dobre, no. Piękne. Zrobiłem! Kurde. Nie ma się z czego ładować. Jeden z głowy, jeden został. Ale jak tu? Który to już raz? 20? Zbyt długo! Dzisiaj zatańczę skoro ostatni. Nie radość, Wolczur, co? Ta Rhino powinien się wpierdolić. Co się dzieje? Dillon? Elektro został uziemiony. Spider-Man, jak mniemam. Gdyby naprawdę zależało ci na tym mieście, pomógłbyś mi ujawnić zbrodniczą naturę Osborna. Zabijając niewinnych ludzi? Przywróciłbym energię. Jesteś chory. Potrzebna ci pomoc. Mam jej aż nad to. I nie zatrzymamy się, dopóki Norman nie rozstanie za swoje. Elektro i Vulture z głowy. Zostaje Skorpion i Rain. Martin oraz Ot. Nie znoszę, kiedy działają w barach. Muszę tylko chwilę odsapnąć.
Tak samo powiedziała May w No Way Home. Muszę tylko chwilę odsetnąć. Umarła. A spać dziś się przez... O! Uziemieni. Osiągnięcie. Muszę powiadomić Julię. Julii, bazer i elektro wyeliminowanie. Zostało 4. Widziałam. Dostrzegłam też eksplozję dachu na Times Square. Czy to tylko okoliczności? Nic ci nie umknie. To był punkt zborny Octaviusa. Wykorzystuje zbirów do rozwalenia Oskorp. Bazer i elektro wzięli na cel elektrownię, a Skorpion oczyszczalnie ścieków. Nie wiem jeszcze jak Rhino, ale coś na nabrzeżu. Zawsze to jakiś punkt wyjścia. Pewnie najpierw zajmiesz się Skorpionem. Tak, miasto jest na skraju przepaści. Jeśli stracimy czystą wodę, może być po nas. Będę cię informował o postępach. Czekam na listki. Ach. My się zabawmy z tymi lotu. A się z tymi o tam! Bardziej buja! MJ, jestem w trzeciej lokacji. Wygląda na to, że w biurze mają dziś dzień chodzenia w masce. W końcu praca, do której się nadajesz, dopóki nie zaczniesz rozdawać kopniaków. Ta, mam przeczucie, że dział kadr nie będzie mną zachwycony.
Nie? Tak myślałem. Faktycznie nie dadzą mi rady. Siedź tam, gdzie masz siedzieć. Kurde. Tak mi dobrze szło, no. Chodź tu. Dobra, tamten też. Czas, odpalić to. Ostatnia fala chyba. O. Biały kostium Spidermana 2099. Tam jest niby czarny, a tu jest biały. Fajne. Jest tań. F-Iron nie została już. Na długo. O, że tej smarto. Jakim cudem tak szybko się tu zjawiacie? Na pewno nie przyjeżdżacie szybko. To jest ostatnia fala, dobra. No nie!
ty gnajusz. Chodź. Sytuację dyskretnie mówię. Nie udało się. Dzidziusia? Kurde. Tobie chciałem to złożyć. Może ja ci pomogę wejść i zejść. Wow. Jest. W końcu za trzecim razem chyba. Ważne, że się udało. Świetnie. Złożę anonimowy donos. Założę się, że jeśli policja sprawdzi te pudła, znajdzie coś znacznie ciekawszego od znoszonych dzielników. No,
Tylko jeden? Kie? Więc mnie stać gadżet. Na ulicy? Ciekawe. Halucynogenna neurotoksyna. Mój mózg będzie tworzył koszmary, a ciało nie uwierzy. Oj. Muszę się pośpieszyć z tą odtrutką. Muszę zdobyć najpierw naturalny sterek. Najlepiej sprawdzi się ekstrakt z rośliny Eglipa alba. Niedaleko jest szklarnia ISU. Obym trafił w sezon. Jeśli tam wpadł lub dotknął, no to co, śmierć? Testować. Dobra. Trucizna mi nie służy. To było to wszystko. Jest szklarnia. Eklipta alba powinna być w szklarni. Panie. Pit. To jest prawdziwe. Się już przydziało. Może jedno i drugie. Doktorze? Doktorze? Brzmi pan? Ja myślałem, zanim idę wpaść na
maski oknem. Jakoś to zrobię. Zawsze gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za sprawy bezpieczne. Nawet nie wiesz, ile razy twój niezwiązany opłuc pomógł mi przetrwać. Jest i mała śmierć. Się bawimy po swojej spółka, że co chwilę inne drzwi. Spóźniłeś się, tak jak za późno ruszyłeś mi na pomoc. Nie jesteś doktorem! Ależ jestem! Tym, którego społeczeństwo postanowiło odrzucić. Tym, którego w sobie tu bawiłem. Muszę wrócić do laboratorium. Co z nami? Już prawie wyleczony. Wybacz, psuję ci plany. To już obrywać się. Przed tobą mnóstwo niespodzianek. Wkrótce znów się zobaczymy. No tak, Paco. Co
teraz minie czasu. Ja sobie wejdę normalnie na luzie. Znowu. Jesteś teraz w moim królestwie. Jesteś taki jak Osborn. Przerubiesz na moim geniuszu. To wszystko twoja wina. Zapomniałem o tobie. Skargan, jesteś prawdziwy? Nie ruszaj się. Zobacz, teraz mam szansę. Przynajmniej ten miał wrażliwą szczękę. Mr. Six. Nie będzie tak łatwo. Właśnie, że tak. Teraz wiem, że to trucizna, która ma mnie rozproszyć. Dawaj! Posunąłem się z tym odkażaniem. Bez jaj. Chyba lepiej się ubiorę. Tak lepiej. Zapomnijmy, że to miało miejsce. Kontrakty wojskowe. Przez cały czas projektował sprzęt dla moich największych wrogów. Nie myślał, że to zabawne, skoro ja robię ze szczeną sprzęt dla Spidermana. Neuronowy podsyca gniew doktora. To może wywołać nieodwracalne zmiany. Parker twierdzi, że interfejs jest niebezpieczny, ale to żółtoczy. Grafen. Ale struktura jest wyjątkowa. Co to jest? Graf? Gdzie? Pip. Yes. O, super! Jest pokryte nanokratką, ale mocne. Wow. Żeby
być świetny element strukturalny protezy. Dobra, robimy te testy. Co doktor z tym robił? Przewodnictwo, ale nie wiem jak z wytrzymałością. Może się łatwo rozwarstwiać. Co doktor z tym robił? Banalne. Potencjalny materiał do kontaktu z protezą. Możemy na darmo tak naprawdę dostać punkty bazy. To się nie bazy, no od badawcze, to zróbmy to, zobaczcie. Doktor testował biozgodność grafenu. Toksyczność. Nie wiem, czy użyłbym tego do połączenia z tkanką. Dzięki temu też poznajemy wroga, no nie? Robi testy biozgodności nanorurek węglowych. I dostajemy achievement. Zła opcja na powierzchnię styczną tkanki, ale chyba można znaleźć lepszą. Doktor eksperymentuje z nanoprzewodnikami.
Ja pierdzielę. Mamy. Jest, ale no, tu już się robią trudne. Ekstra. Ceramika z tlenków złożonych. Boję się, co będzie na dziesiątym. Ale przewodnik typu drugiego. Nadziewa aż 4 się. Punkty. Ale może nada się na zewnętrzny kontroler. Badawcze to jest... wow. Dużo. Takie ładne, to proste. Zadanka. Nawet więcej chyba, bo tam... polimeru. Pisze, że za 2. Ty dostaje tyle. Muszę się na odwrót, Boże. Kurde, ej. What is kurde this? Ja tego nie chcę. Ja. Resetujmy. Tak. Teraz tak. Co tu bym dał? Czwóreczkę. Pasuje idealnie. Pięknie w końcu. Samonaprawialny poliber, to coś wytrzyma niemal wszystko. Co, zrobimy sobie hiper ultra, super turbo, hiper strój? Ciekawe. Czy z tych wszystkich rzeczy ze strój? To mogło być tu wtedy. By było sobie życie. Dobra, wait. Pierwszy, tak? Zrobił. Tak. Tak. Tak.
tą można coś, tak? Tak. Jest. Teraz ostatnia nam została już. Dało się. Ostatnia. A, pierwszy to pierwszy. Zrobił to sobie tak. Tak. Żeby tam te dwa. Ke? What the beep? No i mam dwa pozostałe. Zostaje to tu. Jak tego usunąć? Może zróbmy to inaczej, tak? No to na pewno będzie, nie będzie tam. Jak to usunąć? Jednak drugie. Będzie tak. Mogą być tak. Jest gitara. Mógłby dać kurde belmole. Tak. To. Nie mogę. Kurde. To. Nie, to. Ja nie mogę. Kurde! Ja to pierdolendo.
Kurde. Tak jest prosta, mądra, ale trudna. Tak. Prosta, mądra, ale trudna. Nie mam pomysłu. Tak. Wygląda w porządku. Wiem. Ja pip. No, chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie się bawię. Zajebiście. No. Tu jest mój stron, ja Michałek jestem. Doktorze Octavius, zawsze jest jakieś rozwiązanie, no. Te pusiki oznaczają mnie. Gdzie ja to mam głowę za pierwszym razem? W ogóle już nawet nie patrzę, nie myślę, co tu trzeba zrobić. Wiem, a skąd wiem? No myślę intuicyjnie.
ja sobie zlitowałem soft. Ja bym się zabił. Sporo pracował nad tym interfejsem neuronowym. Jest. Jestem lekarzem tej nauki. Niebezpieczna i niesprawdzona. Doktorze, programował czujnik przestrzenny na system celowniczy. Zamienił ramiona w broń, a ja nic nie zauważyłem. Chyba wszystko już. Diostobę na narka. Wiarka. Komiksowy Spider-Man. Jej! Dałbym se poleciał. Jestem zamulony. Fajnie. Też. Masz kolego.
A najpierw to zróbmy, no. Yuri, natknąłem się na grupę zbiegów z Rikers. Całkiem nieźle się tu urządzili. Wyślę tam ludzi, ale przy obecnym ogłoszeniu może minąć trochę czasu, zanim zbiorę oddział. Wolę nie myśleć, czym ci goście mogą się zająć. Sam się tym zajmę. Czas. Pora na drzemkę. Więzień z Spidermana został sam. No i rady jakoś nie dał. Chociaż miał pistoleta. Kto idzie i jak. Czuczę ci ja. Chodziwość, cisza. Wszyscy wiedzą, dobra. A gdzie jest na ziemi? Chwila, bo mi się monitor chce wyłączyć, dobra? Masz, łask. Dobra, bądźcie mili dla nowych kolegów, będziecie razem siedzieć.
się. Spoko. Masz. ID. No ja pi... A w następnym odcinku się z nimi rozprawia Lubina.